Czarodziej nigdy się nie spóźnia i nie zjawia się wcześniej, lecz właśnie wtedy, kiedy sam tego chce. Witamy Was bardzo serdecznie. Zebraliśmy się w tym miejscu po to, żeby podsumować sobie ubiegły rok w polskim kinie, zebrać w jednym miejscu te wszystkie najbardziej traumatyczne przeżycia i wyłonić spośród nich najgorsze. Scenarzysta forsy wziął, bohater zaczął pić. I z dialogu wyszło to, że rok czy... Mam nadzieję, że nasze nowe tegoroczne intro paździerzowe Wam się podobało. Oczywiście za stronę muzyczną, jak zwykle, odpowiada Brain Freezer, więc jakby co, to szukajcie w opisie i zostawcie mu trochę miłości. Right now, okay, let's go. Yeah, we're coming. Klasycznie już ten materiał będzie podzielony na segmenty. Najpierw będą nagrody w kategoriach tematycznych, potem będzie ławka rezerwowych. Przelecimy sobie miejsca od 5 do miejsca 1. W międzyczasie także nagroda publiczności oraz bohatera tysiąca twarzy. W naszym plebiscycie bierzemy pod uwagę filmy, które miały swoją premierę kinową lub VOD, jeżeli nie miały premiery kinowej, od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. I oczywiście wszystkie nagrody, które zostaną wręczone podczas tej gali, wynikają z naszych przeżyć, z naszych opinii, z naszych emocji, z naszych osobistych preferencji. Oczywiście poza nagrodą publiczności, na którą głosowaliście Wy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystkie reguły są jasne dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, a jeżeli nie jesteście tutaj pierwszy raz, to dawajcie nam znać w komentarzach, zanim zaczniemy, które to już nasze wspólne rodeo. I czy oglądacie na trzeźwo. Wybacz, kochanie, ale po takim dniu muszę się najebać. Zwyczajowo w tym miejscu pojawiała się kategoria paździerz pominięty, ale w tym roku mamy tak dużo złota, że nie ma sensu się cofać. Także te kategorie, pomijamy. Szkoda materiału. Co on może? Jako, że lubimy Was zaskakiwać, to może na początek nowa kategoria, czyli nagroda o cudownej nazwie Czar Par. Czar Par. I jest to nagroda dla najbardziej kuriozalnego filmowego duetu. Takiego, który został z nami na dłużej, niezależnie od tego, jaką jakość prezentował sam film. I choć kandydatów było wielu, to stwierdziliśmy, że nie było innej pary, która tak mocno by nam się wryła w pamięć. Nagrodę w kategorii Czar Par otrzymuje Maślak oraz wcale nie Jaruzelski z filmu pod tytułem Gierek. Jesteście pewni? Gdy ja zobaczyłem, jak wygląda wcale nie Jaruzelski na zdjęciach w ogóle promujących ten film, to już byłem naprawdę zaskoczony, tak pozytywnie. Mocno rozbawiony. Tak, ale kiedy zobaczyliśmy go na ekranie, to Peruczka zagraniczna czy krajowa? W naszej recenzji tego filmu, jeżeli ją widzieliście, nazywaliśmy ich pieszczotliwie Nohalem i Baryłą, ponieważ bardzo nam się kojarzyli. A jak się zrobi naprawdę duży burdel, to wtedy my to wszystko chwycimy za mordę. A jak się zrobi naprawdę duży burdel, to wtedy my to wszystko chwycimy za mordę. Właśnie z tymi postaciami ze 101 Dalmatyńczyków. No tak, bo jak przygotowujemy poważną biografię na ważny temat, to najważniejsze jest to, żeby stworzyć wokół tych istotnych postaci karykatury. Mamy więc dwie stale knujące postacie, które są tak przerysowane... Wysadzić go? Przyjdzie i na to czas. Że odznaczają się na tle całej reszty. Tak, i tak już przerysowanego filmu. Więc wielki sukces. Zresztą nie tylko knują indywidualnie, ale kiedy spotykają się na ekranie razem, to wtedy jest największa chemia między tymi postaciami. Oj, tak, oraz tak. Wspaniałe dialogi. Jak to po co? Traktor zobaczyć. No i doskonałą kompozycję samego filmu, dzięki której możemy poznać ich bliżej niż byśmy chcieli. Tak. Wojna! Wojna! Zresztą sami na nich spójrzcie, czy nie są słodcy? Słodko w Polsce już było. No to teraz chyba czas na kategorię powracającą co roku, zdaje się. Tak, 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 stały bywalec. Najbielszy z białych plakatów. O
Oczywiście tutaj zaznaczam, jak zwykle, że biały to nie kolor, biały to styl życia. I nie chodzi o to, że wybieramy faktycznie najbielszy z białych plakatów, tylko ten, który oddaje esencję. Proszę bardzo, do wyboru, do koloru. Co ja gadam, same białe. I w tym roku było naprawdę sporo plakatów takich, które wyglądały bardzo podobnie do siebie. To znaczy była to sklejka różnych twarzy, szczególnie na tle nieba, plus nagłówek i nazwiska. Tak, zwykle co prawda w kinie patriotycznym. Prawda. Ale no i paździerzy to jakby nie minęło. I mieliśmy kilku tutaj kontrkandydatów. Jednego odrzuciliśmy ze względu na to, że w sumie i tak tego plakatu nie było w kinach. Drugiego odrzuciliśmy ze względu na to, że no właściwie ci ludzie zrobili telefonami ten plakat. Ale ten, który wygrał, Oj. Nagrodę w kategorii najbielszy z białych plakatów otrzymuje film pod tytułem Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle. Część pierwsza. Co tu się nie dzieje na tym plakacie? Cytując matkę każdego z nas, nic tylko tam jeszcze nasrać. Ale mną jeszcze telepie. Ale dobra, po kolei, bo może nam nie wierzycie, nie wiem. No, linie poziome, linie pionowe. Linie skośne. Koła. Fajerwerki. Twarze stylizowane, narysowane. Sam rysowałem. Ołówkiem. Co nie do końca się tutaj udało, bo niektóre tak wyglądają, niektóre niekoniecznie. Nie wiem, czy kiedykolwiek korzystaliście z jakiegoś programu graficznego, ale te twarze na górze, one nie są narysowane. Na nie jest nałożona taka najprostsza funkcja posteryzacji. Tak, w Photoshopie tam filtr, komiks. Ajajajajaj. Nie patrzcie tak, bo sobie jeszcze oczy popsujecie. Średnio ten efekt w ogóle wyszedł, bo każda twarz i tak jest z innej bajki, z innego ujęcia, w ogóle nie wiadomo co. Ta więdłocha z gałązką to już w ogóle. Te zdjęcia legitymacyjne panów na dole. Popatrz na to, jak pięknie. Grafik płakał, jak projektował. Czy może być lepszy komentarz? Moi państwo, następna kategoria to kategoria również powracająca, taka, która opisuje takie specyficzne uczucie. I wszyscy ja! Pewnie dobrze wiecie, większość z tych filmów składa się w dużej mierze z takich scen, które wywołują ciarki żenady. Złap za zoom. Przeostrzyć. No ale zawsze znajdzie się kilka takich, po których chce się wziąć prysznic. I pierwsza z dwóch nominowanych w tym roku scen do tej zaszczytnej nagrody to była scena z golfem z serii 365 dni ten dzień. I myślę, że wszyscy, którzy widzieli ten film, albo przynajmniej naszą recenzję tego filmu, dobrze pamiętają tę scenę, ale na wszelki wypadek przypomnijmy ją sobie. I do samego końca byłem przekonany, że to jest właśnie ta scena, że to są takie, to jest takie złoto i diamenty. Bo to był ten dzień. Ten dzień. Natomiast przyszedł Patryk Wega cały na biało i nam trochę zamieszał w rankingu. Bardzo zamieszał. Nagrodę w kategorii ciarki żenady otrzymuje mycie bakłażana w kuchni z filmu Miłość, Seks and Pandemia. No i powiem tak, sądzę, że relatywnie niewielu spośród naszych widzów widziało ten film, a tym bardziej skupiło się na tej scenie, więc przeanalizujmy ją sobie teraz razem. Okej? Ta pani, Zosia Zborowska, jest w tym filmie prawniczką, ma na imię Olga, i w tej scenie kroi sobie warzywka, przygotowuje kolację dla tego typa, który zaraz przyjdzie. A jednocześnie opowiada mu o całym swoim dniu, w którym to dowiedziała się, że jej przyjaciółka przeszła straszną traumę, doznała krzywdy, działy się rzeczy niedobre. I nagle jej arabski książę pojawia się w kadrze, staje przy zlewie i zaczyna myć bakłażana. Do you remember my friend Kaya? She was at your reading. I don't remember about you. Spójrzcie na jej minę, ona wyraża wszystko. Ja wiem, o co mogło potencjalnie chodzić Wedze, ale dlaczego tak? Dlaczego my to musimy oglądać? I do tego wszystkiego ten baran jeszcze wyciera bakłażana w ściereczkę. Taką do naczyń. Tą, co leży obok tych warzyw, co są krojone. Także tak, to jest absolutnie definicja tej nagrody. Ta scena to jest definicja tej nagrody. Patologia. No więc tak płynnie przeplatając, teraz mamy kolejną nową kategorię z tego względu, że mamy tak parzysty rok, tak wiele duetów. Same dwójki, kochani, same dwójki. Kategoria nieszczęścia chodzą parami. Eba,
Nagroda jest nagrodą wspólną, nie jest nagrodą indywidualną. Otóż trafia ona do dwóch filmów, które miały zaskakująco podobny temat. Ja bym powiedział, że to jest nagroda, która wędruje do dwóch autorów tych filmów. Oczywiście, że tak. Nagrodę w kategorii Nieszczęścia chodzą parami otrzymuje Ilona Łebkowska oraz Patryk Wega za filmy Zołza oraz Niewidzialna wojna. No jest to swego rodzaju ewenement, że tydzień po tygodniu wchodzą dwa filmy prosto od autorów, którzy poruszają serca milionów Polaków. Tak złych recenzji jeszcze nie miałem. Jeszcze w dodatku są to filmy autobiograficzne, z wątkami autobiograficznymi i opowiadają o przeszłości samych twórców. Mało tego, w obu tych filmach mamy do czynienia z retrospekcjami, w których mamy młode wersje naszych bohaterów dubbingowane przez aktorów odtwarzających starsze wersje. A jak? To jest beznadziejne. To znaczy, przepraszam, w przypadku filmowego Patryka to jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ Rafał Zawierucha gra i młodszą, i starszą wersję Patryka niż ta, którą dubbinguje. Dzień dobry, pani Anielo. Patryk z tej strony. I jeżeli celem nadrzędnym tego zabiegu było uwiarygodnienie postaci, które oglądamy na ekranie, no to... Nie, próbuję cię uświadomić, że obrażasz mojego narzeczonego, jego rodziców. Jestem wściekła i nie zamierzam tego ukrywać. Aniu... Ja nie wiem, jakie były intencje twórców, więc to wszystko jest kwestią naszej interpretacji, ale w obu tych filmach bohaterowie robią wszystko, żebyśmy ich znienawidzili. Nikt nie zrozumie zachowania naszej bohaterki i ja w każdym razie nie rozumiem. Będziesz miała dzieci, to zrozumiesz, jeszcze kolejkę pod oknem życia zajmiesz, byle było szybciej. I czuję od razu. Do czego? Do całego gatunku ludzkiego. No, jako że staramy się trochę przeplatać te kategorie, żeby nie było cały czas tych samych zwycięzców, to idźmy teraz w kategorię, która niby jest nowa, ale tak naprawdę to jest siostrą kategorii, które już były. To jest duchowy spadkobierca. Z każdym kolejnym rokiem skracamy. Ciasno, ale własno! Arcydialog, arcymonolog, arcylinijka, więc teraz mamy... arcywyraz. Dźwięko naśladowcze. Zagadka onomatopeiczna. I właściwie jest to po raz pierwszy w historii tego plebiscytu nagroda dla ludzi, którzy stworzyli napisy do filmu. To chyba nie będzie żaden spoiler, ponieważ widzicie ten napis za nami od samego początku tego materiału i dobrze wiemy, do czego to wszystko zmierza. Tak, zwycięzcą w tej kategorii jest nawias kwadratowy chlupotanie. I my dobrze wiemy, że wy też byście nagrodzili ten wyraz. Tak, został z nami na długo. Tak, mamy dowody. Genialny chlup i dzielny chlap zamoczyć się chcą w przygodzie. Genialny chlup i dzielny chlap zamoczyć się chcą w przygodzie. No i my nie mamy złudzeń, to był najśmieszniejszy moment tego filmu, sądzę, że zostanie z nami na zawsze. No bo co nam więcej pozostało po tych filmach? Jeśli miałoby coś pozostać, to scena z golfem i to. No i może trochę Olgi. I am the hot goddess. I Are You Lost Baby Girl. Are You Back Baby Girl? Oba. Kolejna powracająca co roku kategoria i to się chyba nigdy nie zmieni. Nie, i powtarzamy to za każdym razem. Za hajs z reklamy baluj. Audycja zawiera lokowanie produktu, lokowanie produktu, lokowanie produktu, lokowanie produktu, lokowanie produktu, lokowanie produktu. Nagroda dla najlepszego, jednocześnie najgorszego lokowania produktu w filmie. Nagroda przede wszystkim dla filmu, który tak bardzo nie wie, gdzie wcisnąć to lokowanie, że robi z tego cały wątek. No i kochani, zgodnie z tradycją mamy powrót króla. Nagrodę w kategorii za hajs z reklamy baluj otrzymuje Patryk Wega za lokowanie karty multiwalutowej w filmie Miłość, Seks and Pandemia. Jak robotycznie to w ogóle podałem. Tak. Pięknie. Ale to wiesz dlaczego? Po tych dwóch filmach. Na pewno wiecie, jaka jest nazwa tej strony do wymiany walut. My nie będziemy jej używać, ale wiecie, o co chodzi, bo to było już w pętli chyba? W polityce, w Bad Boyu. Tak z 4-5 filmów już się z tym bujamy. Z
cinkciarstwem to ja już dawno skończyłem. Wy wiecie. Bo mamy tutaj cały długi wątek pewnego bohatera o imieniu Bartłomiej, który postanawia przelać 10 tysięcy dolarów na dom dziecka w Tanzanii. Z tej racji jednak, że banki przy takich przelewach walutowych biorą gigantyczną prowizję, no to trzeba znaleźć inny sposób. Jak znaleźć? Otóż na prezerwatywach. A dostałam w klubie w promocji. Na których widnieje hasło "Nie daj się wydymać", a następnie nazwa portalu. Mimo że bohaterowie scenę wcześniej przechodzili zaraz obok dużej reklamy, która była na ścianie tej samej marki, to na to nie zwrócili uwagi, ale jak jest na gumkach... Totalnie super. To wiarygodne. Tak. Reklama dźwignią handlu, jak mówią. Oczywiście ten wątek jest dłuższy niż to, co my opowiedzieliśmy, bo tam, wiecie, się zmieniają te rzeczy, kolejne przelewy i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, bo bohater dzwoni do tej siostry zakonnej, ona mu opowiada, że tam był problem z tymi pieniędzmi, ale teraz to już nie ma absolutnie problemu. A potem wszystkie dzieci w Tanzanii się cieszą, śpiewają i tańczą. No i dziękują sponsorowi, nie? Gdyby to był film kogoś innego, bardzo mocno w głębi mojego serduszka chciałabym wierzyć, że po prostu cały ten hajs, który poszedł za to lokowanie, został faktycznie przelany na misję siostry Ruth. Myślałam, że... To źle myślałaś. Ale nie mamy żadnej informacji na ten temat. No nie, wycieramy sobie mordę dobroczynnością, że patrzcie, jak to wszystko pomaga, ten nasz partner. Pamiętacie ten trend sprzed lat, że za każdym razem, kiedy pojawiała się jakaś nowa polska komedia, to była zawsze jakąś polską odpowiedzią na jakiś tam tytuł. Więc polska odpowiedź na. I w tym roku jeden film zrealizował nam polską odpowiedź na Tarantino, polską odpowiedź na Guya Ritchie i nawet trochę... Kurde, dziwnie, ale jednak polską odpowiedź na Finchera. Nagrodę w kategorii Polska odpowiedź na otrzymuje film pod tytułem Nie cudzołóż i nie kradnij. Co się stało? Taka komedia, która chciałaby przywrócić tego ducha tych klasycznych polskich komedii tam z lat 2000. Takie chłopaki nie płaczą. Klasyczne z lat 2000. No dobrze. Teraz już tak, bo wtedy też nawiązywaliśmy do Tarantino całą konwencją w ogóle, ale tutaj jest jeszcze bardziej. Po pierwsze, film jest podzielony na rozdziały. Rozdziały mają zaburzoną chronologię. Tematyka kolejnych rozdziałów jest inspirowana przykazaniami. I w ogóle jest sporo cytatów z Biblii. Musisz w kółko tą Biblią lecieć. Taki nawyk. And you will know my name is the Lord. When I lay my vengeance upon thee. Jestem mieczem w rękach Boga. To nie miecz zabija. Fajny zegarek. Fajny. Miałem kiedyś taki. Od dziadka na komunię dostałem. This was your great-grandfather's war watch. Powiedz szefowi, że jego paczka jest. No to jest właśnie chyba ta paczka, której Grubas szukał. No to otwórz. O Boże jedyny. Open it. Is that what I think it is? Mhm. Ale też z kolei mamy bohaterów, którzy spokojnie by się odnaleźli w bardzo budżetowej wersji filmu Guya Ritchiego. Rzezimieszków, bandytów trochę, no. Nieudolnych za bardzo. Ale także jest mnóstwo takich tekstów, które z założenia miały trafić na ten grunt takiej potencjalnej kultowości. Będziesz się śmiać, bezbożniku jebany. Wyglądasz jak rasowy bezbożnik. Byłaś bezbożniku jebany. Bezbożniku. Bezbożnik jebany. Bezbożniku. Bezbożnik jebany. Bezbożniku. Bezbożnica jedna. Bezbożniku jeden. Jebani kurierzy bezbożnicy. To ty byś tu leżał, bezbożniku jeden. Bezbożnik jebany. Bezbożnika. Bezbożniku nie jebany. Bezbożniku nie jebany. Byłaś bezbożniku jebany. Otwieraj chuj, bezbożniku jebany, bo mi palec na cyklu drędzieje. Zgrzytamy zębami. Co ty nie powiesz, bezbożnico? No i przez tę zaburzoną chronologię, dokładnie tak samo jak w Pulp Fiction, najpierw obserwujemy jednych bohaterów, potem przeskakujemy do innego rozdziału z innymi bohaterami jesteśmy i ten rozdział ma miejsce przed wydarzeniami z tamtego i wszystko to ma się tak magicznie łączyć. Tutaj... A sama intryga nie jest wcale skomplikowana. Absolutnie nie. Żona wyjechała, a w moim salonie leży martwa dziewka z moim nasieniem w dupie. Co? Tu jest dużo zabiegów takich formalnych, które mają być takie wysmakowane i takie... No tylko, taka że to jest niestety... Jak to ładnie nazwać? Nie starczyło budżetu na to, żeby to było ładne. I
I przez to, że ten film próbuje być tak stylizowany i ma mnóstwo ujęć na przykład w slow motion, albo mnóstwo takich scen, w których bohaterowie gadają absolutnie o głupotach i nic z tego specjalnie nie wynika, no to ciągnie się to, ciągnie jak flaki z olejem, więc gdy postać grana przez Wieniawę umiera, to umiera 90 sekund. Jeżeli jesteście fanami Banasiuka, a sądzę, że po Miłości do kwadratu i jeszcze raz, powinniście być, no to... To polecanko, bo scena z tańcem zostanie z nami na długo. Wiesz, co robią faceci, jak wyjeżdżają żony? I zdajemy sobie sprawę, że to był debiut reżyserski. Nie wszystko musiało się tutaj udać tak, jak mogłoby się udać. Czasami trzeba po prostu mierzyć siły na zamiary. Nie było dobrego momentu. Słuchajcie, tym oto sposobem przebrnęliśmy przez nagrody w kategoriach tematycznych tegoroczne, więc może... Nie wszystkie, ale one później. Tak, tak, tak. Wrócimy do bohatera Tysiąca Twarzy. Tymczasem jednak my także zasługujemy na chwilę przerwy, bo to była sroga przeprawa, więc w tym momencie ławka rezerwowych, produkcje, które nie znalazły się w ścisłej topce, ponieważ nie były aż tak złe. To znaczy były. Ale nie aż tak. Po prostu były gorsze. Wciągaj pieprz, odkąd żona wyjechała. Jak spraw? Ale zaszły pewne komplikacje. Masz ochotę na wycieczkę? Już myślałem, że się nie doczekam. Gówno zrobisz. Mam być konfidentem? Niech pani pomoże mi, a ja pomogę wam obojgu. Nic się nie stało. Bardzo dużo się stało. Fotografie zatrzymują piękne chwile. Boże święty, ty to widzisz i nie grzmiesz. Jestem terapeutą par. To jest spadał jakiś chyba niewidomy. Tak się składa, że ja. A co pan to robi? To była jakaś żena, no wiem, przesadziłem. Przestań, było... było miło. Nie będzie tego, co to ma być? Chwila, teraz będzie najlepszy moment. Dziękujemy bardzo. Nie będzie tego. No solidna stawka w tym roku, zdecydowanie. Tak, i myślę też, że ci, którzy są koneserami paździerzy, to już zauważyli, czego brakowało na ławce rezerwowych i pewnie spodziewają się, co wydarzy się w top 5. Tak, wszystko się tam poskładało. Aczkolwiek i tak mam nadzieję, że was odrobinkę zaskoczymy. Moim zdaniem wszystko to, co znalazło się w rankingu, to są wyroby filmopodobne, ale w skrócie będziemy je nazywać filmami, okej? Zanim przejdziemy do tej ścisłej czołówki, to chciałam wam powiedzieć, że po pierwsze wszystkie filmy, które znalazły się w topce, widzieliśmy przynajmniej po dwa razy. O kurwa. A po drugie, większość z nich ma osobne recenzje na naszym kanale, które zresztą w większości przypadków są bardzo długie, bo opowiadaliśmy wam tam całe filmy, więc tutaj będziemy się streszczać. Jeżeli ktoś ma potrzebę poprzebywania z tymi bohaterami trochę dłużej, no to zapraszamy do osobnych recenzji. A tymczasem miejsce numer 5. Kiedy wydawało się, że Kogel Mogel 3 jest taką abominacją, że trudno to przeskoczyć. Wyszła czwórka. Wyszła. Niespecjalnie. To na razie. No, i to jest film, który miał premierę 7 stycznia. To był jeden z pierwszych filmów, które obejrzeliśmy w 2022 roku. Aha. I został z nami aż do teraz. Ten film nie ma fabuły. Ten film jest zbiorem skeczy na trzy różne tematy,
mhm. połączonych w jeden, powiedzmy, że film. Skoro w trójce ustanowiliśmy już nowych bohaterów, pokazaliśmy, co się działo ze starymi bohaterami, no to trzeba teraz zachachmęcić, zamieszać coś w tym kotle. Szachermacher. Szachermacher urządzić. Stan wyjściowy jest taki, że Kasia jest z Wolańskim, Agnieszka, córka Wolańskiego, jest z Marcinkiem, Zawadą, synem Kasi. Generalnie wszyscy są szczęśliwi, ale... Ta-da! Powraca postać z poprzedniej części, która postanawia się zemścić. Załatwi ciebie i całą twoją rodzinę. No, pani Bożenka, inspektor budowlana, to jest po prostu wycięta z jakiegoś komiksu z lat 60. Z kartonu. Jeszcze mnie popamiętacie! Ale też Anna Mucha za każdym razem, jak pojawia się w tym filmie, to jest takim, powiedziałbym, obiektem seksualnym. Nie rozumiem. Z jakiegoś powodu nagle twórcy postanawiają dorzucić efekty dźwiękowe, które podkreślają nam, że ta sytuacja, w której się znajdujemy, to jest sytuacja z postacią seksowną. A w razie, gdybyśmy się nie zorientowali po tych dźwiękach, no to bohaterowie odpowiednią gestykulacją nam to zasygnalizują. Lub wręcz słownie, jak bohater grany przez Opanie. Może i wariatka, ale już naprawdę pierwsza klasa. What? Wątek główny jest więc taki, że postać grana przez Annę Muchę postanawia się zemścić i wysyła do Marcinka zdjęcia, na których to rzekomo z nim się obściskuje, i to automatycznie burzy życiowy porządek naszych wszystkich głównych bohaterów, bo nie dość, że rozpada się związek Marcinka, to jeszcze rozpada się związek Wolańskich. No, przepraszam. Kasi i profesora Wolańskiego, ponieważ oni żyją bez ślubu. I to, że wszyscy tutaj żyją bez ślubu, jest bardzo ważnym wątkiem. Tak. Ale też takim, który znajduje szczęśliwe zakończenie w finale. To w jakiś sposób fajnie domknie te cztery części, nie będę mówić w jaki sposób to się domyka. Bo w finale tego filmu wszyscy biorą ślub. Pięć ślubów jednocześnie. Wszyscy będą rozumieli, że to już jest koniec, że to jest finał. Nie mogę. Co zostało zaskakująco powtórzone na początku tego roku w Ślubie Doskonałym, ale do tego wrócimy w przyszłorocznym rankingu. Wszystko to jest okraszone w ogóle jakąś taką kościelną posypką. Szybciej! Proboszcz nas wyprzedził! Bo przecież ślub to też musi być po Bożemu, pamiętajmy. Chociaż ostatecznie te, które się odgrywają, chyba nie są. Nie. Ponieważ tam mamy związek ślub LGBT. Z bohaterkami, które widzieliśmy w trzech scenach w poprzednim filmie. A w tym filmie widzimy je razem raz, kiedy jedna podjeżdża do drugiej na czymś w rodzaju Segwaya i przywozi jedzonko. Zostawiłeś druga śniadanie, kochanie. A, no jeszcze drugi raz, jak przyjeżdżają po panią inspektor budowlaną Bożenkę. Ale was policja jest w Polsce! Prawda, więc to jest bardzo dobry charakter arc, tak zwany. Ale czekajcie, mamy w tym filmie jeszcze lepszy, bo tu pojawia się nagle, ni z gruchy, ni z pietruchy, że tak powiem, Karol Strasburger. A tak, faktycznie. Witam, piękne panie. I on się tylko pojawia, pani Wolańska się do niego uśmiecha. I już jest ślub. Tak. Bo tak pisze scenariusze Ilona Łebkowska. Muszę się zastanowić nad tym bardzo mocno, czy w ogóle to robić. W każdym razie ten film to jest jedna wielka zabawa w gonianego. On szuka, ona się ukrywa. W międzyczasie jeszcze przyjeżdża matka Marlenki ze Stanów Zjednoczonych i odwala kabaret z językiem angielskim oraz przebierankami sukien. Mamunia! Mamunia! No mamunia! No co ty, stupid, jesteś głupia? Ale to jeszcze nie wszystko, bo w jaki sposób rozwiązuje się nam ta fantastyczna intryga? Otóż za pomocą porównywania dup. To jest dowód. Ten goły facet na tych zdjęciach to nie jestem ja. Uwierzcie mi, że ja bym chciała, żeby to był żart, ale to jest najprawdziwsza prawda. Widzicie tu jakiś pieprzyk? Bo Piotruś zauważa, że ta dupa, która była na zdjęciu przesłanym przez właśnie postać graną przez Anię Muchę, no to nie jest ta sama dupa, którą on zna z Marcinka. Cycata baba ze zdjęcia nie jest jego dupą, ponieważ dupa na zdjęciu to nie jego dupa, rozumiesz? I to jest bardzo interesujące. To Piotruś rozpoznaje, że to nie jest tak naprawdę dupa Marcinka. Jeszcze jeden, z bliższa. Przy czym
Piotruś jest bratem Agnieszki, czyli narzeczonej Marcinka, która to nie rozpoznaje, że to nie jest dupa Marcinka. Dziecko, to ty nie znasz tyłka swojego własnego chłopaka? No jakby sorry. Nie wiem, czy fani serii Kogel Mogel byli zadowoleni z tej najnowszej odsłony. My jako sceptycy zdecydowanie nie. No błagam cię. Chyba jednak nie. To nie wszystko, co w tym roku zaproponowała nam Ilona Łebkowska. Niestety. Miejsce numer 4. Pierwsza dama polskiej telewizji. Powraca. W dodatku z filmem autobiograficznym, a przynajmniej tak twierdzi. Ja jestem ewidentną zozą, to nikt nie ma co do tego wątpliwości. I nie bez przyczyny recenzję tego filmu nazwaliśmy najbardziej irytującym filmem tego roku. Z tego względu, że Małgorzata Kożuchowska w tym filmie wspięła się na absolutne wyżyny bycia irytującą osobą, odgrywającą absolutnie okropną postać. Kupić bukiet kwiatów, dołączyć moją wizytówkę z przeprosinami, wysłać tyle. I Kożuchowska od wielu lat przyzwyczajała nas do tego, że postacie, które portretuje na ekranie, są z reguły postaciami bardzo takimi histerycznymi, takimi, które muszą być na 200%. Ona po prostu drze japę przez pół filmu. To może je sama weź, bo ja to napisałam. Zostawcie mnie w spokoju, to nie do pana. Odzywanie za chwilę, tylko kogoś zabiję. A ty co? Kuźniarzem jeden. Ale żeby tego było mało, to jeszcze oczywiście mamy cały wątek tutaj postaci wyobrażonych, mianowicie fikcji literackich naszej bohaterki, scenarzystki, które nawiedzają ją w rzeczywistości. Ja was stworzyłam, a wy mi tak się odwdzięczacie! Anka, do kogo ty się grzesz? Przecież tu nikogo nie ma! Przecież tu nikogo nie ma. Mamy tu więc sceny, w których bohaterka publicznie bije się z postaciami wyobrażonymi. Dobra, ja nie będę usprawiedliwiać tego filmu. Chciałam powiedzieć, że wszystko byłoby okej, gdyby to nie dotyczyło w ogóle prawdziwej osoby, ale nie. Ten film jest jakiś taki, nie wiem, czy on jest cyniczny, bo próbuje być ironiczny, będąc jednocześnie wołaniem o pomoc. Naprawdę myśli pani, że odpowiem na to pytanie? I jest szkodliwy, bo mamy tutaj cały bardzo długi wątek zdrowia psychicznego tej bohaterki. I która, przypominam, wyobraża sobie postacie na jawie. Tak, i tego, co się z nią dzieje, jak rozpada się jej rodzina przez nią tak naprawdę i przez to, jakie ma problemy. Do psychiatry powinnaś pójść natychmiast. Jestem dorosła. Do tego stopnia, że trafia do kliniki psychiatrycznej, z której ucieka. Tak, jednocześnie twierdząc, że terapia to jest strata pieniędzy. Terapia to jest strata czasu i pieniędzy. Tak. A to wszystko pod płaszczykiem komedii, pod płaszczykiem historii opowiadającej o przeszłości scenarzystki, bo wszystko w tym filmie magicznie rozwiązuje się, kiedy duchy zapytane po co są, mówią, że po to, żeby cię naprawić, potem znikają i nagle bohaterka stwierdza, że kurde, to może ja przeproszę wszystkich. Przepraszam was za wszystko, co złe. Jeśli potraficie, to wybaczcie. Jeśli nawet jest zmiana w charakterze, to ona musi być naprawdę czymś uzasadniona, a nie jest to tak na strzelenie palcami. Hipokryzja. I swoją 40-paro pewnie letnią złą relację z ojcem naprawia w minutę. Tak, wyciągając go ze szpitala wbrew jego woli. Swoją drogą też świetny pomysł, no. Więc opieka nad tobą będzie teraz jedynym sensem i treścią mojego życia. Cieszysz się, prawda? No ja nie wiem, ja tu się nie będę kłócić z żadnym tam procesem twórczym, czy tym, co poeta miał na myśli. Dla mnie jest to po prostu chwilami wręcz obrzydliwy film. Nie widzę w nim komedii, widzę w nim tragedię, ale tragedię ludzką. Przecież Jagoda Bielik nie żyje. Kiedy? 3 lata temu. Nie pamiętam. Czy w tym filmie coś się udało? Mm-mm. No właśnie. Artur Żmijewski próbuje grać, ale gra w innym filmie. Dajmy więc spokój Zołzie. Miejsce 3. Ale. Moment. Musimy wprowadzić pewien element zaskoczenia. Okej. Okay. Jakiś szachermacher, coś tutaj ten, pokombinować. Zanim miejsce 3, to nagroda publiczności, czyli wyniki waszego głosowania. Tomku, pomocy!
Ta-dam! Na miejscu piątym Zouza. Na miejscu czwartym Miłość, Seks and Pandemia. Na miejscu trzecim Kogel Mogel 4. Na miejscu drugim 365 dni ten dzień. I na miejscu pierwszym kolejne 365 dni. Zawsze wygrywają tytuły, które widziało najwięcej osób. Tak. Pierwsze miejsce zgarnęło tę nagrodę prawie ćwiercią wszystkich waszych głosów. Absolutnie. A to jest bardzo dużo. Czy jesteśmy zdziwieni? Nie. Nie. Dlatego też przechodzimy do miejsca trzeciego. No i co? Tego się nie spodziewaliście, co? No, myślę, że dla wielu mogło to być szokiem, ale postanowiliśmy umieścić oba te filmy na jednej pozycji, choćby z tego względu, że ponoć były kręcone razem. W sumie tak niewiele się dzieje w każdym z tych filmów, że gdyby je połączyć, to może wyszedłby jeden. Może. A nightmare or just an erotic dream. I prawda jest taka, że my nie mogliśmy zdecydować, który z tych tytułów jest gorszy. To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu. I prawda jest też taka, że oba te filmy omówiliśmy ze szczegółami. Z pikantnymi szczegółami. Więc nawet z naszych recenzji znacie je bardzo dobrze. Nie ma sensu się tutaj powtarzać. I'll do my best to be quick. Więc może zastanówmy się, co dały nam te filmy, co po nich pozostało i co być może przyniesie przyszłość. Nauczyliśmy się na przykład tego, że kiedy już robi się sielanka, już zapominamy o tych wszystkich traumatycznych przeżyciach z pierwszego filmu, no to trzeba sytuację, jak zwykle oczywiście, skomplikować. Pojawia nam się ogrodnik Nacho. I am Marcelo Nacho Matus, son of Don Fernando Matus. You killed my father. Prepare to die. I pojawia nam się dawno niewidziany brat bliźniak Massimo. No Massimo, no... Uważam, że każda porządna intryga powinna mieć brata bliźniaka. Oczywiście, że tak. I to złego brata bliźniaka. To jest niepisana zasada. I to jeszcze zagranego w taki sposób. Bo my sobie powtórzyliśmy ten film. To jest standardowy wizerunek Massimo. A to jest standardowy wizerunek Luigi. Sometimes. Dowiedzieliśmy się też, że jeżeli film kończy się cliffhangerem, jakimś dramatycznym wydarzeniem, na przykład ktoś wjechał samochodem do tunelu albo został postrzelony, to na początku kolejnego filmu nie musimy do tego wracać. Chciałabym ci przypomnieć, że przed chwilą prawie umarłaś, więc może bomba do śniadania to średni pomysł. No i przy okazji tych wszystkich dramatycznych rzeczy dowiedzieliśmy się też, że Laura jest córką Wolverina. Tak naprawdę jest. Tak. Ponieważ Wolverine miał córkę o imieniu Laura. Więc jakby wszystko się zgadza, prawda? Nie wierzę. Kolejnym świetnym zabiegiem, który absolutnie fantastycznie się tu sprawdza, jest na przykład to, że kiedy bohaterowie ze sobą rozmawiają przez ułamek sekundy, to nas to już nie interesuje, więc można to zastąpić za pomocą montażyku i muzyki. I to zdarza się nie raz, nie dwa w tej serii. To nie jest tak, że my się uczepiliśmy jakiegoś jednego momentu, nie. W którym ludzie jedzą makaron i leci sobie muzyczka. I tak cały tydzień. Życie idzie jak na speedzie. Na speedzie. Na speedzie. Cały tydzień. To się nazywa ciąża spożywcza. To rozwiązanie to też jest bardzo dobry pomysł na to, jak podsumować bardzo ważne wydarzenia, o których jeden bohater musi opowiedzieć drugiemu. Oj tak, rozmowa z rodzicami. Ale my już nie musimy tego słuchać. Kochanie, możesz nam powiedzieć, co się dzieje? Chyba się zakochałam, mamo. Kochanie, przynieś mi papierosa. Rosnie tempo, nie za szybko, żeby nie wymięknąć. I na tyle szybko, żeby nie stać się przynętą. Tak. Dowiedzieliśmy się, że kiedy Laura śpi, budzą się demony. Czyli, jeżeli scenariuszowo nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby pojawił się nagle nam szał uniesień, to robimy to w snach. UFO PORNO! Nigdy nie można Laury zostawiać samej, gdziekolwiek, bo pojawia się ten przysmak. Przysmak? Nacho. A. Dinner is ready. Dowiedzieliśmy się też, że można nakręcić 3 filmy o bohaterach, którzy nie mają nic do roboty, nie mają żadnej cechy charakteru, żadnych aspiracji, ambicji, a i tak obejrzy to kilkadziesiąt milionów widzów.
Po co się starać? Zdaje się, że najlepszym aktualnie towarem importowanym z Włoch do Polski są po prostu młodzi Włosi. No tutaj mamy powiedzmy dwóch, z tym, że przypominam, że seria zdążyła już złożyć jaja. Całe szczęście, że w tych 365 mieliśmy Olgę, która ratowała nieraz sytuację. Korzystam z życia. Bez niej byśmy sobie nie poradzili. Ona nam pomogła w recenzjach przede wszystkim. Tak, to też prawda, ale myślę, że też trudno byłoby utrzymać naszą uwagę. Oj tak. W tych filmach, gdyby nie ona, więc gratulacje, spowodowałaś, że te filmy nie wylądowały w rankingu wyżej. Proszę bardzo, zawsze do usług. Na pewno lekcji w tej serii jest znacznie więcej, ale to już zostawiamy Wam w komentarzach, ponieważ mamy nadzieję, że każdy z Was wyniósł z tej serii swoją własną naukę. No więc co, seria się zakończyła, nie będziemy tęsknić. Go, go, go! Adios, amigos, ciao, bella, czy jak Wy tam to mówicie? Dobra, kochani, sprawa wygląda tak. O filmach, które pojawiły się na drugim i pierwszym miejscu, nie rozmawialiśmy do tej pory na kanale. Jest naprawdę ciężko, żarty się skończyły. Nie, dopiero się zaczynają. Śmiesznie już było. Miejsce drugie. Kochamy patologię, koks, k***y i rozróby. Zaraza. Jeżeli nie jesteście z nami, no nie wiem, od wczoraj, to wiecie, że ja nie recenzuję filmów Wegi od czasów Botoksu i Dawid też już po paru latach dał sobie spokój. No. To jest okej. Okay. Ja jestem z tym bardzo w porządku, że my tego Wegi nie robimy. Jesteś z tym pogodzona. Bo to jest taka moja decyzja prosto z serca i to się nie zmieni, jak powiedziałam, póki pan Wega nie zrobi dobrego filmu. Chyba jednak nie. Problem w tym, że nie recenzując tych filmów, kiedy one wychodzą w kinach, my mamy później tego dużo więcej do obejrzenia, do rankingów. I w ciągu ostatnich 3 tygodni widzieliśmy Miłość, Seks and Pandemia 2 razy, a sądzę, że podczas montażu obejrzymy i 3. Somebody kill me, please! Ale dzięki takiemu podejściu nie musicie bazować na tym, co mówimy, tylko możemy wam coś realnie pokazać. Tak jak było w kategorii ciarki żenady. Ja nie wiem, czy mam sumienie to pokazywać. Nie, wszystkiego nie będziemy pokazywać, bo by nam zdemonetyzowali kanał. Cały. Usunęliby. Pierwsze, co warto zaznaczyć, to że Miłość, Seks and Pandemia to jest film, który prawdopodobnie powstał w taki sposób, że Patryk Wega wszedł w posiadanie nagrań z drona Pustych Ulic podczas pandemii i do tego dopisał scenariusz. Ryuchy ani... Słuchajcie, recenzji tego filmu nie nagrywaliśmy, więc w telegraficznym skrócie. Kaja chce napisać tekst o pewnym guru miłości, więc niszczy jego karierę i pozostaje grzesznicą. Bartłomiej jest synem Świadków Jehowy, ma 24 lata i nigdy nie widział nagiej kobiety, ale zostaje Chip and Dalesem i zakochuje się w prostytutce, pozostając grzesznikiem. Olga to współczesna feministka, która jednocześnie krzyczy na strajku precz z imigrantami, won z lewacką ideologią i zakochuje się w arabskim kierowcy Ubera i pozostaje grzesznicą. Nora miała raka, jest fotografką zafascynowaną nagością, nie uprawiała seksu od wielu miesięcy, ale zaczyna wykorzystywać swojego modela. Idę do kościoła. Serdeczne dla siostry, Bóg zapłać. Bo ten film przez pierwszą połowę pokazuje nam bohaterów, którzy są zepsuci do szpiku kości, albo którzy się psują. Sypie im się życie, nagle przychodzi pandemia, więc się nudzą, zaczynają rozmawiać za pomocą wideokomunikatorów i wtedy jedna z bohaterek zaprasza pozostałe osoby na mszę. Nie wiem, co ja tutaj robię. Niech wam będzie. I wszyscy bohaterowie, ci właśnie zgnili, tacy do szpiku kości źli, przychodzą tam na tę mszę. Obserwujemy reakcję każdego z tych bohaterów, który słucha tego, co ksiądz ma do powiedzenia, a potem, kiedy wszyscy wychodzą, wyciągają wnioski. Ponieważ to jest ważne i kamera nam to podkreśla, a ponowne powiedzenie tych samych rzeczy właściwie przez księdza również ma nam wbić do głowy, że chodzi o to i o to, każdy z bohaterów jest przypasowany do innego ziarna w przypowieści o ziarnach.
a że to jedno spadło na drogę, a drugie to tam gdzieś w krzaczory i tak dalej. I wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. I za każdym razem, kiedy jest mowa o tym akurat ziarnie, to jest ujęcie na tę postać, która tego słucha, której losy, powiedzmy, metaforycznie odpowiadają temu. To metafora. Metafora, czyli... Kończyłeś jakieś studia? W związku z czym w połowie filmu możemy być przekonani co do jego końca. Po prostu wiemy, jak skończą ci bohaterowie i kto zdecyduje się na co. Chcę dać Kamilowi jeszcze jedną szansę. Uprawiam seks z kobietami, które mi za to płacą, ale nie będę już tego robić. Od samego początku wiemy, że na przykład postać Ani Muchy to nie skończy dobrze. Natomiast na przykład postać grana przez Małgorzatę Rozenek, której wątek polega na tym, że ona na swój sposób wykorzystuje modela, który uczestniczy w jej sesjach fotograficznych i blokuje mu możliwość dalszej kariery. Nie chce, żeby on się rozwijał, ponieważ chce mieć go dla siebie. Tak, i mimo że decyduje się na to, żeby mu pomóc, to ona sama źle na tym wychodzi i mimo wszystko na koniec postanawia nie mścić się na nim, tylko pokazać swoją miłość do niego, ponieważ ona karmi dobrego wilka, który w niej jest, a nie tego złego. Który zwycięża? Ten, którego karmię. I w tym momencie, mimo że zrobiła dobrze z perspektywy wszechświata, no to jednak ona jest nieszczęśliwa i ma poczucie, że już nic jej w życiu nie spotka dobrego. Nikt jej nie pokocha. I to owocuje jedną z najbardziej kuriozalnych, bzdurnych, idiotycznych scen, jakie widziałem w tym roku w polskim kinie. W tym roku. Albo nawet w ciągu kilku ostatnich lat. W każdym razie, kiedy zobaczyłem to, co dzieje się w finale tego filmu, nie mogłem się przestać śmiać przez jakieś 5 minut. Najlepsze jest to, że Dawid o tym zapomniał po pierwszym seansie tego filmu i tak bardzo go to zdziwiło i rozbawiło podczas drugiego. Ja miałam tylko takie... No ja tylko czekałam, nie? Że znowu zacząłem się śmiać z tego samego. Tak. Postać grana przez Małgorzatę Rozenek, smutna, która nie może znaleźć miłości, idzie sobie drogą i nagle wpada na nią spadochroniarz Radosław. Dosłownie. Radosław Majdan. Na spadochronie. Jeszcze raz. Mam na imię Piotr. Nora. I od tego momentu dowiadujemy się, że w taki sposób może być zasiane to ziarno miłości między przypadkowymi ludźmi. Tak. Wow! Super! Ja jestem ciekawa, dlaczego państwo Majdanowie się zgodzili na to rozwiązanie. Jakby ja nie wiem, jakimi oni ludźmi są. Aktorami nie są dobrymi. Ostatecznie zostajemy z czymś takim, że przez 2 godziny obcowaliśmy z okropnymi ludźmi, ukazywanymi nam w okropny sposób, których dosięgła kara. Dla których nie ma żadnej nadziei. No i ja rozumiem, że to jest ta nowa fala Wegi oparta na Duchu Świętym. Tak. Ale nie wiem, czy to wystarcza do tego, żeby film był wyłącznie poszatkowanymi wątkami, które zawierają jedynie te takie najmocniejsze, najpikantniejsze, obrzydliwsze, obleśne sceny i cała reszta, nie wiem, być może jest w serialu, nie będziemy go oglądać. Zostawia się niektórych bohaterów na pół godziny, przy czym pozostali mają minutowe sceny połączone ze sobą w jakimś tam dziwnym ciągu. No zagrane to też jest tak, no jak cię mogę, niektórzy lepiej, inni gorzej. To wszystko twoja wina, zastanawiałaś się, co czułem, kiedy cię z nim zobaczyłem? Ale nie ma tutaj dobrej roli. Absolutnie, ani jednej. Niektóre osoby w obsadzie to mnie zdziwiły, że one tam w ogóle są. Nie wierzę, że tu przyszłam. Ja chciałabym dodać tylko, że jeżeli ktoś by mnie zapytał, co jest gorsze, Botox, po którym przestałam recenzować Wegę, czy Miłość, Seks and Pandemia, to powiedziałabym, że ten drugi jest gorszy. A to jeszcze nie koniec. Ale do tego zaraz wrócimy, ponieważ najpierw należy poświęcić czas na pewną nagrodę w kategorii tematycznej, która zawsze w tym miejscu się pojawia. Bohater 1000 twarzy. No
i w tym roku mieliśmy już, powiedziałabym, starcie. Kochani, witamy wszystkich zawodników, jest to święto Drwali. Przypomnijmy, że posiadaczem pasa, symbolicznie, ale jednak wciąż jest Antoni K***ski, który odebrał ten pas Mikołajowi Roznerskiemu. Ale jakby co, to ja jestem gotowy. I w zeszłym roku pojawiła się nagroda Wielkiej Tęsknoty, ponieważ Roznerskiego przez jakiś czas nie było. Nie pojawiał się w filmach, natomiast w tym roku został odmrożony. Wróciłem! Jak to po co? Ale żeby nie było tak łatwo, to miał naprawdę godnego przeciwnika. I szczerze mówiąc, byliśmy przekonani, że to właśnie przeciwnik naszego Mikołaja wygra ten plebiscyt. I właśnie tak się stało. Nagrodę w kategorii Bohater Tysiąca Twarzy otrzymuje Rafał Zawierucha za 6 z 7 filmów, w których wystąpił. I nie da się ukryć, że rola Romana Polańskiego w filmie Quentina Tarantino otworzyła Zawierusze drzwi do wielkiej kariery w Polsce. Rafał Zawierucha przeżywa teraz swój absolutnie najlepszy czas, ponieważ jest w niemal każdym filmie. Całe życie, połowy tego, co tu leży, nie zarobicie. Na ten rok, 2022, było zapowiedziane 9 produkcji z jego udziałem, z czego część została przełożona na rok 2023. No bo chce się bić za rok pewnie w tej kategorii. Prawdopodobnie. Jutro o tym będzie w gazetach. Nie do końca rozumiem, na czym polega, chyba już możemy tak powiedzieć, fenomen. Jeżeli chodzi tylko o rolę u Tarantino, która trwa 13 sekund, no nie można mu odmówić, że dobrze wykorzystuje swój czas. To prawda. Największy problem z Rafałem Zawieruchą, moim zdaniem, polega na tym, że ja nie widzę postaci granej przez Rafała Zawieruchę. Ja widzę zawsze Rafała Zawieruchę. A czy my się już nie poznaliśmy? Nie, niemożliwe. Ja przez ostatnie 10 lat byłem korespondentem w Afganistanie. Ale powiedzmy sobie szczerze, że gdyby nie jedna rola, to mogłoby tutaj go nie być. Bo musimy też brać pod uwagę to, ile z danym aktorem spędziliśmy czasu w paździerzu. Bo trzeba przyznać, że większość jego ról to były zawsze jakieś takie drugie plany, pojawiał się być może na jedną, dwie sceny, nie było go tak dużo. Ale w tym roku zagrał rolę życia. Uważam, że trudną sztuką jest zagrać robota, który uczy się ludzkich zachowań. Nie uczy się. Tak, tak. Nie składać się? Próbuję różnych ludzkich zachowań. Nie próbuję. Niestety tak. Po prostu pozwólmy mu przyjąć ten pas. Dzięki. I chyba widzicie, że my nie cieszymy się aż tak bardzo z tej nagrody, jak wtedy, kiedy przypadała Mikołajowi. Dziękuję bardzo, nie ma potrzeby. Mów za siebie, ja się bardzo cieszę. Dalej, Rafał, walcz! Poważna fucha, ja nie wiem, czy dam radę. Jak nie ty, to kto? Mikołaj ma na stale wynajęty mały pokoik w moim serduszku. Wynająłem tu pokój na stałe, numer 102. Będzie pan pamiętał? No i co? Kochani, wiecie, co teraz następuje, nie? Teoretycznie pierwsze miejsce, ale nie. Ponieważ postanowiliśmy rozbudować kategorię Bohatera Tysiąca Twarzy, Bohaterka Tysiąca Twarzy. No nie mówcie mi, że nie ma paździerzowych aktorek, które zasługują na to miano. Jest ich od groma! Ja wiem to najlepiej. I tworząc tę kategorię, do samego końca byliśmy przekonani, że to właśnie Małgorzata Kożuchowska zgarnie nagrodę w tym roku, aż ponownie nadrobiliśmy filmy Patryka Wegi. Nagrodę w kategorii Bohaterka Tysiąca Twarzy otrzymuje Anna Mucha za swoje fantastyczne kreacje w aż 4 produkcjach w tym roku. I tak, wiemy, Małgorzata Kożuchowska miała więcej ról w tym roku, ale to właśnie role Anny Muchy są bardziej spektakularne. Poza tym, umówmy się, paździerze odkopały Annę Muchę. Tak. Jej, wydaje mi się, w filmach przez ostatnie lata, poza Koglem Moglem, no nie było. Za dużo nie było. Aż tu nagle. Ta-dam! Nowa muza Patryka Wegi. I Ilony Łebkowskiej. Łączy nam dwa uniwersa. What the fuck? Nie mogłaś lepiej trafić, dziecko. Chodź. U Patryka raz gra grzesznicę. Wiem, że ja sobie na to wszystko zasłużyłam, co się dzieje. A raz świętą matkę. Taką świętą, że zamyka swojego syna w klatce. Dlaczego nie mam ojca? Siedź sobie tutaj.
ale i tak jest najlepszą, najdoskonalszą kobietą, jaka kiedykolwiek pojawiła się w życiu Patryka. Tak. Filmowego Patryka przynajmniej. Jesteś najlepszy. W czym? We wszystkim. I ja przyznam, że opracowując tę nagrodę, jednak skupiałam się na jej rolach w Miłość, Seks and Pandemia, Niewidzialna Wojna i Gogel Mogel, ponieważ nie pamiętam w ogóle jej występu z Gdzie Diabeł Nie Może, Tam Baby Pośle. Podobno jest, nie pamiętam też. Nieważne, bo bardzo dobrze pamiętam to, co zrobiła w Koglu Moglu. Lepszych projektów? Zdarzały się już takie w twojej karierze? 20 lat temu. Ale nadal wygląda pięknie. Wygląda pięknie, no bo nic innego nie robi w tych filmach. No i nie dziwota, bo jakby ma warunki, ale ja jej życzę, żeby mogła też coś pograć faktycznie. Szampan się już chłodzi w lodówce. Czekam. No i słuchajcie, musimy przejść do miejsca pierwszego. Na miejscu drugim był film Patryka Wegi. A kto może wygrać z Patrykiem Wegą, jeżeli nie sam Patryk Wega? I want to be the number one. Sam o sobie samym. Okej, Niewidzialna Wojna to jest film, którego nikt nie widział. Poważnie. Niewidzialna Wojna miała najgorsze otwarcie spośród wszystkich filmów Patryka Wegi od czasów Pitbulla. Rozumiecie, typ, który wyciągał milionową widownię w premierowy weekend, nagle 30 tysięcy. Co więcej, przez cały tak zwany run tego filmu w kinach, czyli dwa weekendy, nie dobił nawet do granicy 50 tysięcy. Film Wegi. Nie urodził się jeszcze na świecie człowiek, który potrafiłby przewidzieć kinową widownię. Będę pierwszym. Do tego stopnia nie zdobył żadnego zainteresowania w kinach, że teraz jest dostępny wyłącznie w wersji na DVD. Macie to na DVD? Zajebiście. Nie można go obejrzeć online w żaden sposób poza wersją serialową, teoretycznie rozbudowaną. Ale wiemy już, bo widzieliśmy kawałek pierwszego i kawałek ostatniego odcinka, że chronologia w serialu... So I'm gonna plonk that in there, like that. This is in the kitchen at home, yeah? Fantastic and delicious. Nie żeby w filmie była jakaś wybitna. No ale przynajmniej wydarzenia rozgrywają się w miarę po kolei. Ten film to jest takie kuriozum, że ta scena kończąca z Rozenek pod koniec Miłość, Seks and Pandemia, to jest ten film tylko na 2 godziny. No i co pan myśli? Że to jest głębsze od Psów Pasikowskiego. To znaczy, umówmy się. My tutaj nie będziemy rozliczać w ogóle tego filmu z tego, ile ma wspólnego z rzeczywistością i nazywamy Patryka filmowym Patrykiem. Chcę, żeby to było jasne. Nie stawiamy się tutaj w pozycji kogoś, kto będzie mówić, czy tak było, czy tak nie było. Prawda w tym filmie była. Kogo to obchodzi? I czy taką faktycznie osobą jest Patryk Wega w rzeczywistości? Mówimy nie nam oceniać! O postaci, okej? Okay? A co możemy wyciągnąć z tego filmu? Odczyty są prawidłowe. To wszystko dzieje się w pana głowie. Zaczynamy więc od tego, że filmowy Patryk jest w Katarze, spotyka się z jakimiś szejkami i nagle pojawiają się sceny z Odysei Kosmicznej. To znaczy, Patryk na przestrzeni całego filmu będzie nam próbował też pokazać, jakie filmy wywarły na niego wpływ. Wywarły na niego. To są Fabelmanowie. To są Fabelmanowie w domu. Ale wszystko to, co film Spielberga robił dobrze, ten nie robi w ogóle. Ten robi źle albo wcale. Ale reżyser tej klasy, co Spielberg, mógł sobie pozwolić na tego typu innowacje w kinie. Od razu po scenie z Odysei Kosmicznej przenosimy się do roku 81. What? Z jakiegoś powodu Patryk
chodzi z matką po górach. I ta go testuje. Puszcza go samopas, ma przejść przez taką wąską ścieżkę. Jeżeli przeżyje... to sobie poradzi w życiu. To już sobie poradzi w życiu. I od tego momentu startujemy. Bo jesteś najlepszy, wierzę w ciebie. Chwilę później Patryk mały zostaje zabrany przez dziadka do kina i tam zaczyna oglądać coraz więcej filmów. Chcesz iść do kina? Ale żeby zarobić na bilety do kina, musi sprzedawać kwiatki, więc uczy się też biznesu. Tak. O, i to będzie owocowało bardzo mocno w tym filmie. Chcę, żeby mi pan dał $1,000,000, a ja zrobię z tego film i dostanę Oscara. Mogę pana zatrudnić jako sekretarkę. Też super. Większa część tego filmu jest zbudowana w taki sposób, że Patryk coś usłyszy, Patrykowi się coś spodoba, Patryk to robi. A jeżeli nie da rady i nie będzie najlepszy, to znaczy, że musi zająć się czymś innym. I tak wygląda cały ten film. Mamy więc stos historyjek, stos anegdotek, które można by pokategoryzować do takich zakładek jak Patryk geniusz, Patryk kinoman, Patryk socjopata. Mały Patryk strzelił gola i stwierdza, że będzie nowym Maradoną, będzie najlepszym piłkarzem na świecie. Zostanę najlepszym piłkarzem na świecie! Scenę później okazuje się, że jednak nie jest najlepszy i rezygnuje z tego. Czemu? Bo nie będę najlepszy. Koledzy pokazują małemu Patrykowi koszulkę zespołu metalowego. On pyta, co to jest. Oni mówią, że zespół metalowy, co ty nie słyszałeś? I on zaczyna słuchać metalu i kupuje pentagram. Nauczycielka nie wierzy, że filmowy Patryk mógł napisać takie piękne wypracowanie. Na pewno je ukradł. Skąd to przepisałeś? Nie, to sam napisałem. To niemożliwe. W związku z czym... filmowy Patryk postanawia udowodnić, że nie jest złodziejem i zaczyna pod czujnym okiem swojej matki kraść ze sklepu. Rura uważa, że to ukradłem. Jak on może? Wsunę czatę. Ma to sens, prawda? Serio. Filmowy Patryk kręci jak może, żeby wyjść z biedy. A to jakiś tam kredyt próbował wyciągnąć od matki, żeby kupić kradziony samochód. A to później ktoś stwierdza, że hej, a może zająłbyś się handlem amfetaminą. W następnej scenie... Zacząłem handlować amfetaminą. To dla ciebie, mamo. Nie zapominajmy, że filmowy Patryk jest geniuszem. Jest scena, w której twierdzi, że to on wymyślił bullet time z Matrixa. Co by było, gdyby ustawić kilkadziesiąt kamer wokół bohatera, nakręcić jednocześnie wszystkimi ujęcie i połączyć je w jedną całość? I mu ukradli pomysł. Zobacz, te ch**y ukradły mój pomysł. Is it really so hard to believe? Kiedy Patryk widzi Matrixa w telewizji, to stwierdza, że... idzie na reżyserię. To co teraz zrobimy? Jak to co? Idę zdawać na reżyserię. I od tego się wszystko zaczęło. Tylko, że nikt go tam nie chciał na tej reżyserii, bo jeżeli ten egzamin wyglądał tak, jak wygląda w filmie... to ja się nie dziwię. Absolutnie. Ja mam reżyserów i filmy, których pani nawet nie widziała. Egzamin uważam za zakończony. Życzę wielu sukcesów. Ale ja też bardzo lubię scenę, w której Patryk pisze maturę. No tak. Kieruje ją w stronę jej krocza, na którym połyskują dwie krople jej soków. Patrzy na mnie chciwym wzrokiem, błagając, bym nie przerywał. Przepraszam, nie minęło jeszcze pół godziny filmu. To była długa przeprawa. W kolejnej scenie filmowemu Patrykowi spodobało się Milczenie owiec. I on stwierdza, że będzie jak... I on stwierdza, że będzie jak Clarice Sterling z Milczenia owiec. Chcę być jak agentka Clarice Sterling z Milczenia owiec. Przyszedłem zapisać się na egzamin. Tak przychodzi do komisji rekrutacyjnej na studia resocjalizacyjne. I jeszcze zanim wrócimy do tego, co się dalej podoba Patrykowi, to teraz poświęćmy chwilę czasu na to, jakim filmowy Patryk jest socjopatą. Pierwszy solidny sygnał był w dzieciństwie filmowego Patryka, kiedy został skompromitowany na szkolnym apelu, bo miał za krótką koszulę. I wtedy, kiedy wszystkie dzieci się z niego śmiały, to on stwierdził, że będzie czytał książkę o manipulacji. I on tam ma 7 lat. Chyba tak. Dlaczego nie chciałeś tego samochodu? Chciałam zobaczyć, jak zareaguje, gdy zrobię coś nieprzewidywalnego. Wtedy zachowuje się absolutnie jak dzieciak robot stworzony przez golarza Filipa. Co to jest? Cyrk? Dorosły Patryk razem ze swoją ekipą jadą do Auschwitz zbierać materiały do kroniki. Czy mogę spać w gabinecie Rudolfa Hessa z widokiem na szubienicę? I czerwonych lampek tu się będzie pojawiać więcej. Myślę, że to bardzo pozytywne miejsce. Mógłbym się tu w kimś zakochać. Bo bliskość śmierci sprawia, że bardziej doceniasz życie. Filmowemu Patrykowi każą kręcić film o patologicznych rodzinach. Jedzie tam na miejsce, widzi jakieś biedne dzieci. Jedno z tych dzieci ma jakieś porażenie mózgowe. Patryk na to... Ciekawe. Co takiego? Świat jednak nie wygląda jak Warszawa.
I zdają się widzieć te czerwone flagi nawet bohaterowie tego filmu, ponieważ pytają, czy ciebie to w ogóle nie rusza? Matka po tej setce wylądowała w psychiatryku. Ale mamy dobry materiał. No taki w ogóle niepokojący jest obraz tej postaci, powiedziałabym. Gdyby nie było żadnych danych osobowych w tym filmie, to ja byłabym przekonana, że jednak opowiada historię jakiegoś psychopatycznego mordercy. Fajny ten mózg. Taki damer. Brakowało tylko okularów. Tylko, że z bardzo niskim budżetem. Po drodze jest całe mnóstwo tych rzeczy, które fascynują filmowego Patryka. Tam są jeszcze kradzieże. Też próbuje już jako dziecko, w sumie nastolatek, kręcić te filmy, ale wpada w jeszcze większe kłopoty. Ale tam może ze trzy sceny jakieś takie, o. No. Natomiast cała reszta to jest opowieść o człowieku, który zmaga się z wieloma demonami. Przede wszystkim z demonem frekwencji. To jest taki starożytny demon, który nawiedza wszystkich reżyserów, którzy odnoszą sukcesy i szepcze złe słowa, żeby frekwencja siadła. Film poniósł klęskę. Nieprawdopodobne. Jeżeli Patrykowi nie idzie, filmowemu Patrykowi nie idzie, to udaje się do Bozi. No i kochani, w momencie, kiedy wjeżdżamy w etap Duch Święty... To już jest na grubo. Ja nawet nie potrafię, mimo dwukrotnego obejrzenia tego filmu, powiedzieć, co tam się po kolei dzieje. Co się stało? Umarł Jan Paweł II. Niedobrze, bo ogłoszą żałobę narodową i nie będzie premiery mojego filmu. Ale zanim przejdziemy z etapu zafascynowanego filmowego Patryka wszystkim absolutnie, co spotyka go na drodze, do etapu filmowy Patryk interesuje się wyłącznie Duchem Świętym i jemu wszystko poświęci, to mamy etap Wegi XXL, którego nie gra Zawierucha. Gra go inny aktor, ale podkłada mu głos Rafał Zawierucha. Co to są za fikoły? I to jest także etap, w którym filmowy Patryk Wega nie jest do końca zainteresowany właśnie Duchem Świętym, ale na pewno jest zainteresowany duchowością i wciąż kontynuujemy motyw tego, że jeżeli ktoś coś mu powie, to jemu się to podoba i on to robi. I mamy na przykład spotkania z różnego rodzaju szarlatanami, wróżkami, różnymi jakimiś magikami. Ezo ludźmi. Tak. Czy mam jechać na wakacje w tym roku? Tak, ale ja widzę, że pan będzie miał wypadek. I ta postać, słysząc to, postanawia doprowadzić do tego wypadku i jadąc na jakiejś polnej drodze wjeżdża w czyjś samochód. Dowiadujemy się, że ktoś tam umarł w ogóle. Ale po chwili okazuje się, że jednak nie umarł, ale to było dla filmowego Patryka wydarzenie oczyszczające, do którego sam doprowadził za namową wróżki. Co to jest za film w ogóle? Tutaj jest naprawdę tyle fikołów logicznych. Miałem jechać do Radomia na Wielkanoc zjeść łakowca. Nie wiem, ja się czuję bardzo nieswojo z tym filmem w ogóle, bo po pierwsze ja nie wiem, po co on powstał. Nie mam żadnego realnego powodu w głowie, dlaczego on powstał. Po drugie jest fatalnie zrealizowany, pocięty jak w maszynce do mielenia mięsa. Jest naprawdę po prostu brzydko sfilmowany. Fatalnie zagrany. Mam 20 kilka lat i do tej pory nie podejrzewałem, że ktoś taki we mnie mieszka. Ale kto niby? Zabójca. Fiu, 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 fiu. Tu jest moje kolejne pytanie. Czy Patryk Wega tak widzi siebie i tak kazał Rafałowi siebie zagrać? Bo jeżeli tak, to jest mi po prostu strasznie przykro. Czy Rafał Zawierucha naprawdę nie wiedział, jak ma do tego podejść i podszedł do tego najgorzej jak można? Ale ja nie mam czasu na takie pierdoły, więc przestań marnować mój czas. To jest tak złe, to jest tak głupie, to ma tyle kontentu w sobie, bo przez to, że tak szybko skaczemy, no to tych scenek jest przecież miliard. To jest najgorszy film Patryka Wegi. To jest najgorszy film Patryka Wegi. A przeżyliśmy ciacho, przeżyliśmy botox. No ja nie widziałam Last Minute, ale ze wszystkich filmów Patryka Wegi, które widziałam, to jest najgorszy film Patryka Wegi. A więc filmowy Patryku, chcielibyśmy zadać ci kilka pytań. Ja i moje osobowości zamieniamy się w słuch. Filmowy Patryk, po co zrobiłeś ten film? Mam silną potrzebę afirmacji samemu siebie. Filmowy Patryk, czy ze zdrowiem wszystko spoko? Filmowy Patryku, co dalej? Muszę zacząć kręcić filmy anglojęzyczne z hollywoodzkimi aktorami, które będą miały swoją dystrybucję na całym świecie. Filmowy Patryku, czy cieszysz się ze swojej nagrody? Więc wszystko się zgadza. My zadowoleni. Patryk zadowolony.
Wy zadowoleni, mam nadzieję. Naród zadowolony, bo prawdopodobnie już więcej nie będziemy musieli oglądać filmów Wegi wyprodukowanych w Polsce. Dokładnie. Pan Patryk twierdzi, że to był ostatni film, jaki zrobił w Polsce. No i co ja mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę. Życzę powodzenia szerokiej drogi jak najdalej od nas. Krzyż pa, na pa. Drogę. Jeśli debile puszczają fajerwerki, kiedy ja tworzę coś, co zmieni bieg historii kina. Ale dobra, już wiemy, jaką widownię osiągnął ten film, więc policzmy się. Ponownie. Jeżeli widzieliście Niewidzialną wojnę w kinie, to po pierwsze napiszcie nam, że widzieliście, a po drugie, dlaczego? I bardzo ciekawe jest to zestawienie tegorocznego zwycięzcy ze zwycięzcą z zeszłego roku. Ponieważ tam mieliśmy film, który miał budżet... 5 zł? W sumie nie wiadomo. Tutaj mieliśmy film, który zdecydowanie miał większy budżet. Ma jakieś nazwiska. Widać. To są równie fatalne filmy. Ale ja naprawdę przy okazji Niewidzialnej wojny mam poczucie, że naprawdę niewielu zostało aktorów, którzy chcą jeszcze grać u Wegi. Tak, i naprawdę niewielu widzów zostało takich, którzy chcą oglądać te filmy. To już zostało tak zaorane, tak wyciśnięte. Chyba już mamy po prostu... w nosie. The end. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. To była naprawdę długa przeprawa. Naprawdę. Naprawdę długa. Bo wy obejrzeliście sobie właśnie jakąś 1/5 tego, co nagraliśmy. Spuśćmy na to zasłonę milczenia. Jeżeli ten materiał wam się podobał, bardzo się cieszymy. Jeżeli wywołał chociaż raz uśmiech na waszej twarzy, to może cieszymy się podwójnie. Prześlijcie go komuś, kto potrzebuje teraz trochę poprawy humoru. Nie wiem, zróbmy razem coś dobrego. Jeżeli wam się podobało, to wesprzyjcie jakąś fundację, albo nam wrzućcie 5 na kawę, albo cokolwiek. Jeżeli was uchroniliśmy od oglądania jednego z tych filmów, no to myślę, że warto. Że warto. Tak, że warto. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia za rok. Chociaż mam nadzieję, że będziecie nas też oglądać w międzyczasie, w tych wszystkich paździerzowych i niepaździerzowych recenzjach, żeby później nie było tak, że wy nie wiecie, o czym my rozmawiamy w trakcie rankingu. Okej? Pa! Ta niedziela jest jak film tani klasy B. Facet się pałęka w nim w nieciekawym tle. Scenarzysta forsy wziął, potem zaczął pić i z dialogu wyszło dno, zero, czyli tylko już ze mną.